Jestem trzeźwy. O dziwo. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No jeszcze. Tak, troszeczkę poczekamy. Siema. Spóźniony, ale dobry. Pozwoli, bo mi się plecak rozpierł, jeszcze nie mogłem zapiąć. I to spowodowało opóźnienie 45 minut? Tak, właśnie ten plecak mnie załatwił. Jak zaraz nie zjem, bo zemdleję. Nie zagramy, trudno. I co? Nie dam pieniędzy za bilet. Za nami to ten słynny White Lotus. Zawsze na tyle dobry, że trzeba go było powtórzyć. Udusił się ze śmiechu. Tak, dusił się ze śmiechu, z gruźlikami. Ale trzeba się leczyć. Trzeba się ratować. Bezczelny człowiek, burak, bydlak, nie człowiek, ham, bezczelny, ham, zacis, podelblok, siderlak, ciemniak, cymbał, człowiek, kiełbasa, człowiek niedorozwinięty, darski, grubas, pornograficzny, horror erotyczny, idiota, ignorant. Horror erotyczny, snowboardzista zasrana, świnia zakamuflowana, świnia żarłoczna, świnia jasomańska. Śmieć. Żarłoczny, pasożytniczy, wrzut na dupie społeczeństwa ludu pracującego miast i wsi. Obcałem wam właśnie z niczym. Nie ma, ej, a możemy się wtórzyć? Tak, jasne. Bardzo fajny. Nie ma sprawy. Dobra, na co? Nosimy. Bo ja idę się wysłać i zapalić. Każdy ma swoją rolę tutaj na sporo. Robię zdjęcia aparatem, nie wiem co jest grane. Ludzie patrzą na mnie jak nie. Co? Bo mam tak porytowanie, że wyglądam jakby płacić. Nie opuszczył na wstrzymanie. Bo mam tak porytowanie, że wyglądam jakby płacić. Nie opuszczył na wstrzymanie. Dostaliśmy quiz o jakiejś dziewczynce, chyba o dziewczynce, nie wiem, na przykład są takie pytania jak: a ja mogę pochwalić się autorską piosenką Żabie, piosenką Pod gadatkach, balladą Pieroga, ale najważniejsze w tym prezencie są memy. Dostaliśmy plik wydrukowanych memów. Analogowe memy. Analogowe memy, pierwsza. Pozdrawiam i życzę samych aniołów na drodze i dużo powodów do uśmiechu. Bardzo miło. Zaczyna się, chłopie, fame. Dobry. Kurwa. A, tak. Myślałem, że fame MMA i że oglądamy wszyscy razem. Marysio. Ucim dupę, Marysio. Wrócić pieniądze SBM-owi za niewyprzedane sale. Puste sale, to niewyprzedane, to mało powiedziałem. I za ostatnie pieniądze, ale kupił. Tak, musimy go wyreperować teraz. Wziąłem, kupiłem, to jest taka inwestycja. Ja tu z kuzynem mam takie przedsiębiorstwo, ale zwykle nam kradną i nie sprzedajemy. Jesteśmy na minus. Ale jakoś to będzie. No, chujowy biznes. Żyję. Nie, po co to zrobiłem? A co mnie to zmienia, że nie? W gitce stoję. Znaczy Gdańsk się mam, kochaj, jesteśmy tutaj. Będę tego pamiętał, to pewne. No ale wolę żyć pijany, wolę żyć w błędzie. Dobra, pokaż. Ja pierdolę, pokaż. No dobra, dobra, no sprawdzę chwilę. Zapraszam. Ałkiem. Starsi znajomi to siedzą na chacie. Starsi znajomi to już mają pracę. Chyba znowu nikt nie przyszedł w Krakowie, nikt nie przyszedł tu, nikt nie przyszedł. Kurwa, będziemy mieli tyle pleców na tej trasie, że to chuj. Ja się nie wypłacę do końca życia w tym SBM-ie. Kurwa, uciekaj. Ale jebło.
Piorun pier... Nie, będę mówił jak. Mówiłeś kurwa. Kto to powiedział? A, tak. Możliwe, że zemdleję, ale damy radę to zrobić. Jedziemy. To dla wszystkich tych, którzy są tutaj dzisiaj. Kocham was bardzo. Cześć, cześć, cześć. Poprosiłem naszego dźwiękowca, żeby mi przed koncertem w słuchawkach powiedział, to jest Gdańsk, żeby na pewno powiedział Gdańsk, a nie Kraków. Tak, chcieliśmy go podpuścić, żeby Gdynia mu powiedzieć i na pan by powiedział Gdynia, jakby usłyszał w słuchawce, że to jest Gdynia. Ja się zapomnę, co Kraków by powiedzieć. Graliśmy kiedyś w Glinka, to 10 razy pytał gościa z dźwięku, czy my jesteśmy w Rzeszowie. Nawet nie jest na tę samą literę, kurwa, tak jakby, że... Ja jestem po prostu pośledzony lekko. Tam koncerty, jak widzieliście. Pięknie przyszedł. Bida, bida z nędzą. SBM nas tutaj wysadził. Powiedzieli, że tutaj mamy teraz być. Chcemy do domu, ale nie pozwalają. Nie mamy na bilet na PKR. Ktoś nas może zabierze. Gitce siedzimy, gitce palimy, papierosy. Dziękujemy bardzo. Tym co przyszli. Tym co przyszli, dziękujemy. Dziękuję. To mam super. Pokazuje nam, że dwa tygodnie powinniśmy dojść, więc tak, do zobaczenia w Poznaniu. Damy telefon, zastaw. Trzymajcie się, cześć.